Siemaneczko moi drodzy, tutaj Pajter i zapraszamy jak widzicie na kolejny odcineczek z Creativerse. Tak właśnie niektórzy się pytają kiedy Creativerse, kiedy Minecraft, kiedy tamto. Dlatego też nagramy coś z Creativerse. Kurczę, jakieś lagi, mam spadek FPS-ów między 30 a 10. Nie wiem dlaczego przed chwilą taki dziwny lag był. Co tu zrobić? Parę osób chciało grać na tym serwerze. Widziałem, ktoś by się chciał tutaj razem ze mną pobawić, może jakiś i ty mi pomoże kto pozbierać, no i dlatego też weźmy sobie od razu ustawienia. Czekajcie, nie w to co miało być, tutaj. Ustawimy sobie hasło, co nie? I hasło damy TXXL, dwa wykrzykniki, zobaczcie. Takie będzie hasło na nasz serwer. Tylko jeżeli ktoś tu wejdzie, PvP mamy wyłączone i każdy jest na razie ustawiony jako wizytor. Najpierw muszę was po prostu potwierdzić. Najlepiej jakbyście mi napisali na Skype'ie. Skype jest Peter146MC razem napisane. Możecie mi dodać i wtedy możecie mi napisać, że chcecie grać na tym serwerze. Bo jak na przykład teraz sobie wyjdziecie, tak, to nie będziecie mogli tutaj nic robić, nic grać i tak dalej. No dobra, i co w tym odcinku? Nie wiem w ogóle od czego tutaj mam zacząć, jak ostatnio grałem to też niewiele zrobiłem. Czekajcie, z tego co wiem będą mi potrzebne o te coś. Tylko nie wiem czy mam tutaj dużo kamienia, bo będą mi potrzebne te super ekstraktory, bo ich mam właśnie mało, a one zawsze się przydadzą. Czekajcie, czemu to idzie na oddzielną? Widzę to idzie gdzieś gdzie indziej, tylko gdzie to poszło? Tutaj to poszło, tu mam 40, tu ma... wow, już mam 87. Ekstraktorów mam sporo. Czekajcie, nie, najpierw zajrzę znowu do tych skrzynek. No ale tak naprawdę już... ileż tu można zaglądać? Muszę zrobić koniecznie jakiś inny magazyn, bo ogólnie ten opis tych skrzynek mi się bardzo nie podoba, bo zobaczcie, jakby to była jakaś opisana skrzynka. O, tak tutaj się opisuje, to tylko widać jak się na nią celuje, nie? Nawet tutaj w tym momencie nie widać. Czy ją opisałem? Mieć tak. Patrzcie. Jest, dobra. Tutaj widzicie pomiędzy paskiem żółtym a czerwonym stany śmieci. I to tylko przez to można patrzeć. A ja chcę zrobić coś takiego, że... tylko tak, jak będzie skrzynka z drewnem, tylko właśnie chyba nie ze każdym itemem się to trzeba postawić drewno, albo gdzieś tu na dole. Tylko, że nie z każdym itemem się tak właśnie da zrobić, trzeba będzie podpisywać, będę musiał zrobić wielgachny pomieszczenie, albo jakoś, jakieś fajne budowle porobić. Bo wiecie, jeden dom, to może być tak jako dekoracja do mieszkania i w ogóle główna baza, jakieś teleporty w nim i tak dalej. Ale można by było zrobić, mój taki tu pomysł, jakieś 5 fajnych budowli, czy fajnych jak fajnych, w których umieścimy różnego rodzaju itemy, na przykład, nie wiem, z mobów, następnie jakieś na przykład itemy z piekiełka, na przykład itemy z korupcji i tak dalej, wiecie o co chodzi, z każdych biomów, dlatego też to trochę zajmie. I na przykład jakbym na odcinku miał to wszystko robić, dopóki nie uzbieram itemów, to wiecie, cały czas bym chodził i zbierał te itemy, bo w tym momencie na tym właśnie polega tylko Creativerse, na zbieraniu itemów, bo... bo co tu więcej można robić? Grać na offline oczywiście i zbierać. Czekajcie, ja tutaj szukam właśnie w tym momencie trochę tego, bo chyba z tego też mogę robić te rody, jak się nie mylę, tak? Co to w ogóle było? Jak to się zwało? Nie wiem, w każdym bądź razie robię, bo one mi są potrzebne. Dobra, tutaj, jeszcze tutaj, bo ekstraktorów będzie mi bardzo dużo potrzebne. Ogólnie co mi jeszcze było potrzebne, co ja chciałem zrobić? Te potki będę musiał skraftować, takie potki jeszcze w ogóle nie skraftowałem, będę musiał pokraftować te itemy, które właśnie są pod gwiazdką, będę musiał wszystkie odblokować, wtedy jeszcze co innego mi się właśnie chyba odblokuje. O, zobaczcie, te wszystkie dekoracje. To będę chciał tutaj, nie wiem, jakoś udekorować też ten dom, żeby w końcu można było tam zamieszkać. Tutaj też się jakoś pozmienia, bo tak naprawdę to mi się tutaj za bardzo nie podoba.
Chociaż z Jaśkiem tutaj zrobiliśmy kawał dobrej roboty. I z Piotrkiem. No ale nie wiem, nie podoba mi się po prostu ten system podpisywania tych skrzynek. Czemu jestem tak jakoś w powietrzu? Bo są po prostu nieprzejrzyste, tak? Na przykład patrząc na tę skrzynkę, dobra, muszę ciągle patrzeć tak jak co odcinek, o, na dół i zobaczyć co w niej jest, nie? Ale to trochę takie irytujące, nie wiem. Zobaczymy jak my to jeszcze zrobimy. A co ja w ogóle miałem szukać? Aha. To nie. W sumie diaksy. Niech się palą. Tylko nie wiem czy nie... marnować ten węgiel. Czekajcie. To mi nie było potrzebne, ale chyba to zbiorę. Bo tak, bo będę musiał przepalić bądź przerobić obsydian. Też niech się robi, bo tych ekstraktorów będzie mi bardzo dużo potrzebnych. Jedną jeszcze wadą właśnie tej gry jest to, że ciągle te EQ szybko się zapełnia. Bardzo szybko. Tych itemów jest bardzo dużo. Aż na mój gust to za dużo. Żeby to jakoś wolniej szło. To wtedy wiecie. Będzie lepiej moim zdaniem. Ale no co. Nic tutaj się nie da zmienić. O, tutaj już też robiłem wcześniej, czy co? A mam pełne inwentory, kurczę. Pełne inwentory mam teraz tak. Węgiel. Węgiel to chyba Jaśko tutaj gdzieś miał. O, właśnie. Węgla mi na razie nie będzie aż tyle potrzeba. To go umieszczę tutaj. Teraz tak. Teraz na pewno będę mógł to zebrać. I... posadzić nowy. I też ciągle zapominam, jeżeli wkładacie tutaj do tych maszyn te oto rzeczy, na przykład klikacie lewym przyciskiem myszy, robicie tylko jedno, a naciskacie oba przyciski myszy, robicie dwa. Widzicie? Patrzcie, teraz co dwa będą leciały. Tak jest szybciej. Im szybciej klikacie, tym szybciej to się właśnie robi. Ja ciągle o tym właśnie wspominam. Czekajcie, co mi tu będzie potrzebne? W każdym razie będę musiał pozbyć się tych niektórych itów. To jeszcze skrzynki są puste. Zupa przyda się jak najbardziej. Drzewo. Dobra, powiedzmy, że obsydianu mi na razie wystarczy. W pierwszej linii chcę ekstraktory, bo będę szedł też wydobywać nadal luminate, którego mam... chyba już wcale nie mam. Tak to miało zabrzmieć. Czekajcie, gdzie są te traktory teraz? O. Nice. 46. Mamy tutaj tak. 4. Czekajcie, chyba mi będzie brakowało właśnie tylko tego. No i jak to tylko zbiorę. Pójdę też zebrać trochę węgla, bo tam też przygotowałem właśnie miejscówę, że tak powiem, na ten węgiel. Zacząłem robić. Nice. Dobra, ja to odłożę, bo tak nie biorę tego z sobą. Czekajcie, lód mi nie będzie potrzebny. Grzyby jak najbardziej. Drzewo. To. Tą zupę też wezmę. Dobra, jestem jako tak wyposażony. Polecimy po trochę węgla. Czekajcie, czemu... A, dobra, ja mam tar, bo tam wcześniej robiłem trochę miejsca na ten właśnie węgiel. Czekajcie, zobaczę, czy ten z tego mogę już zebrać coś? Nie, on jest głodny. Kurczę, ziomek. Ty głodomorze. Damy mu zupę? Damy mu zupę, bo on daje właśnie te jajka i chciałem zobaczyć inny rodzaj chleba, jaki jest. Wow, się tak dziwię. Dlaczego mam tutaj mało FPS-ów? A tutaj moje te... Czemu to się jara? Czemu to się jara? Nawet nie mam teraz czym to zatkać. Czekajcie, wezmę sobie jakiś blok. Nie wiem dlaczego mi się tu jara. Dziwne. Wow. Dosłownie... Wiecie co? W tym miejscu
Teraz mam 10 FPS-ów, ponieważ tyle tutaj tego... Tyle tego teraz jest. Ostro. Sorry za to, pewnie będziecie mieć małe lagi. Naciskam, muszę szybko zebrać. Dobra, jak widzę, nie będę mógł... Muszę to pomniejszyć, o tak, tak powiedzmy. Muszę to pomniejszyć. Bo jeszcze nie wiem, chyba tam z tyłu coś robiłem, nie, tam już zebrałem dawno. Szybko to zbiorę. Mało. O, dobra. Zebrałem już trochę tego i... Od razu lepiej się tutaj gra, że tak powiem. Co ja mam powiedzieć? Jak zauważyliście, ja nagrywam trochę Minecrafta, trochę tamtego, próbuję trochę tamtego. No i szczerze mówiąc, ja nie nadążam. Znaczy nie nadążam. No będę chciał próbować nie tylko nagrywać Minecrafta, nie tylko Creativeverse, trochę tam CS-a, chociaż CS-a tak naprawdę. Chyba zrezygnuję z nagrywania CS-a. Nie wiem. Tak tego nikt nie ogląda, ja też skilla w tej grze nie mam, a tak patrzeć ciągle, jak chodzić w jedną stronę z A do B, jak się kładzie tą bombę i tylko kurzać na tych ludzi, na tych haków i w ogóle... Ogólnie ta gra w tym momencie nie sprawia mi takiej przyjemności, jak sprawiała na początku, ponieważ im dłużej się gra, tym bardziej się widzi... W ogóle w moim kierunku nie widzę żadnych postępów co do tej gry. Im dłużej gram, tym gram gorzej, o tak. Dobra, to jeszcze wydobędę. To mi się przyda. To też. To też. W ogóle tu się korale właśnie zrobiły, ale... Nice. Dobra, no i teraz parę minutek. Tu potrwa, nie? Zanim to się teraz... He? Właśnie sobie myślę, niemożliwe, że to tak szybko mi tutaj wydobyło. Ale patrzcie, ile teraz węgla mam dzięki temu, nie? No, mam nadzieję, że ten krab mnie nie zaatakuje. Ten węgiel schowamy sobie tutaj. W razie co, będę po niego szedł. Tam w bazie trochę mamy. No. Pochodnie mamy, lampy mamy. Czekajcie, co z tymi koralami? Położę je na razie w wodę. Nie wiem. One się zrobiły też jakoś dziwnie. He? Nie wiem, czy to przez tą bombę też wcześniej? Bo tu też miałem bombę, rzucałem i czy to, nie wiem, czy to czasem bomba też się nie zamieniła. Tu mam jeszcze te bomby. Dobra. Nie wiem, co tu robić. Naprawdę brak mi tyle itemów, żeby cokolwiek budować. A jeszcze przede wszystkim muszę iść po Luminate, bo kończy mi się rękawica. Broń, znaczy zbroja jak zbroja, nie? Ale rękawica jest OP. I miecz. O, miecz też jest zarąbisty. Te potworki padają na do hita. Dużo i tu będzie potrzebne i muszę w ogóle zrobić magazyn. O ja, tutaj jeszcze nawet nie dokończyliśmy. Tak, potkę będę musiał wziąć. O, zróbmy sobie tak. Zjedzmy sobie ciacho. I tak, 14 minut. Mi się wydaje, że zdecydowanie nam wystarczy. Czekaj, my jesteśmy już w tej korupcji. Tutaj zaczynamy się... Powiedzmy, zarażać, powiedzmy, tym całym piachem. Tutaj spadają znowu FPS-y, bo ten świat jest taki dziwny. Nie ładuje się nic. Fajny w ogóle ten świat, tylko że szczerze to tak to wygląda ponuro bardzo. Gdzieś tam widzę diamenty. Diamenty mi są niepotrzebne. Ja tutaj szedłem już, nie? Jak widzicie. Dobrze, tu trochę jasno jest. Dobra, on... Będę mógł go zabić też. Tylko trochę to potrwa.
Bo on ma przy sobie właśnie... O to! To mi najbardziej potrzebne. Nie to, ale tamto. Corruption Dust. Ups. Czekajcie, wezmę sobie... Czekajcie, tak? Tak, tak. Dobra, napój obok. Udam się może trochę bardziej w głąb tego świata. Gdzie jeszcze nie byłem. Chcę walczyć z tymi potworami, ale chcę mieć te itemy, nie? Itemy to jak najbardziej. Wow. Ciekawe, czy tutaj zbieraliśmy cały Luminate. Tutaj jest lampa. Czekajcie, tu pamiętam, że byliśmy i ja stawiałem jakieś ekstraktory. Nie no, jednak chyba wszystko zebrane. Pójdę tam bardziej w głąb, bo tam widzicie, nikt z nas nie był. Będę kładł te lampy. Tak, o! Widzę Luminate nawet pod wodą. Tylko tak. Dam radę go wydobyć? Nie no, te potwory najprędzej mnie tutaj dobiją, niż ja je wydobędę. O, jak teraz ciemno, sorry. Stawiam już lampę, ale nie, jestem cały czas w wodzie. Wow. Czekajcie, ja tu nic nie widzę. Pływam po wodzie. O, 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 o. Dobra, na razie... He? Lol, jest Luminate, ale on jest pod wodą. I a nie, jednak jest tutaj. Dobra. Wiecie, ile to minut będzie trwało? 2 minuty. Te itemy też by mi się przydały na powierzchni. Byśmy zrobili jakąś farmę może tych mobów. To jest tak ciemno. Czekajcie, a zobaczę jak wyleję to coś tutaj. Czy coś się stanie? Popróbujemy. Czekajcie, nie tak? Czy ta ciecz się rozpłynie? Nic nie stanie. Tu jeszcze mamy... Czekajcie. Aha. Będzie lód. Ice. Tylko, że nie ma czegoś takiego jak Corrupted Ice. Zwykły lód będzie. Okej, okay, myślałem, że coś fajnego będzie. Ale nic. Jak się nie mylę, to te potwory śpią. Albo tylko tak udają. Ty, zamieniło się to w wodę? Czy jak? Czekajcie, to zamieniło się w normalną wodę? Nice. Dobra, zobaczę jak ten Luminate teraz. Dobra, 4 na razie mamy. Czy 40 sekund. Wiecie co, może pobiję się za ten czas z tym jednym typem. Tym właśnie mocnym. W ogóle jaki on paskudny jest. To wygląda jakby taki paznokieć. Ty, on ucieka ode mnie? Czy mi się wydaje? Albo woła ziomków. Wow, pacnął mnie raz. No kiedy on padnie? Padaj! Ty, ale zawołał Miru, nie? Ileż to można, ziomek?
Dobra, miru, miru, miru mnie. Tylko mam nadzieję, że mnie nie oślepisz. O, on był trochę łatwiejszy. Kurczę, przez przypadek napiłem się jeszcze. Flaszki, what? Czekajcie, on mi dał jakąś nową kartkę, jakąś nową receptę. A, ona nie może być w tym menu. Już odblokowałem ten item. Dobra, mamy 6, 12 illuminate'u, co jest zdecydowanie za mało. Jak widzicie, EQ szybko się zapełnia. Idę dalej. Idę dalej. Lampy, lampy, lampy. Gdzie jesteście moje lampy? Chcę, żebyście cokolwiek widzieli. 3 minutki mam, aż mi się skończy potka. Tutaj to już trochę przesada. Patrzcie to. Dwa naraz to trochę przesada, co nie? Aha, oh my god, patrzcie to. To zamraża. Nie, to się roztapia! Ty, ale tak czy siak stoję. Tak czy siak stoję. Ciekawe, czy on padnie pod wodą. Okej, padł. Roztopił się jakby. Dobra, chodź. Pomoże mi woda trochę może w tym. Ty, on teraz mnie nie może atakować. Patrzcie. Nic mi nie robi. No tak, ale nic wtedy nie dostajemy. Ale dobry, dobry ten. O, skrzynka. Dobry, dobry taki sposób obrony na to. Nice. Nawet żelazo mamy. Tylko tak. Tu kur się popatrzy, to jest ciemno. Widzę kolejny Luminate. Dużo teraz po aktualizacji dali Luminate'ów właśnie na podłodze. Dobra, chodźcie tutaj. Dobra, ten mi dał. I ty? A ten z kolei jaki cwany! Dobrze, dobrze tam stoisz chociaż. Nie może chodzić po cieczy. To mogę sobie teraz nawalać ile chcę, co nie? Dobrze wiedzieć. No i powinien teraz mi dać właśnie... tą woreczek z itemami. Bo wody nie dotyka. W ogóle patrzcie na jego ryj. Dopiero teraz to zobaczyłem. To było jakby taka świnia? Czy co to było? Nie wiem co to było. Widzieliście jego ten? Jego twarz? Ryjek? Ups. Trochę tutaj oświetlę. Co tam jest? Tam jest jakiś inny kameleon. Czekaj, muszę jeszcze potkę wypić, jeszcze jedną. O nie, dwie. Dwie napiję. Gdzie on uciekł? Zobaczymy czy da te ity. Dobra, normalne ity daje. No wszystkie naraz, rzućcie się jeszcze tak na mnie. A, do wody nie możecie wchodzić, to jest fajne. Fajne, one do wody nie mogą wchodzić. Dobra, które pierwszy padnie?
Co? Miecz mi się skończył. Dobra, dobrze, mam ten. Nie jest on najlepszym mieczem? Ważne, że działa. To się liczy. Nie spostrzegłem nawet. Czekajcie, gdzie był ten Luminate teraz? Czy wydaje, że czas minął? Teraz sprawdzę, co mi potrzebne na miecz, bo to będzie pierwsza rzecz, jaką będę robił właśnie z tego. Czekaj, gdzie był ten miecz? Tutaj był ten miecz. To chyba mam w domu, tutaj też. Luminate mam. 17-10, tego nie mam, no ale cóż. Ten miecz też jest spoko. Spoko, spoko, spoko. O, to samo, no sorry, tak to jest. Tak to jest. A na pierwszy raz jak tutaj gram, wszedłem w ten świat, to też nie wiedziałem, o co chodzi. Ciemno jak nie wiadomo co i nie wiadomo było, jak te potwory zabijać. No trochę dłużej trwa. Czy to trwa? Dajcie, tak. Tam jest Luminate u góry. Tutaj jest Miru. U góry przeważnie jest tego więcej. O, tu też widzę na dole znowu kolejny. Dobra, znowu dwie sztuki. Teraz sprawdzę, czy nie ma więcej. No jednak, kurczę. Dobrze, że kopałem. Tylko w tamtych miejscach błąd zrobiłem, że nie kopałem. Bo nie wiedziałeś. Kurczę, jak to razi. Razi w oczy. Tam jeszcze jest. Nie wiem, czy to zobaczycie. Tam jeszcze jest. Pełno tutaj tego. Tylko te świnie są natrętne. Ciągle zachodzą za mną. Jeszcze Miru znowu. Wow! Jeszcze lagi. Teraz was oślepi, uwaga. No ale tak nie dosięgnie. Może jeszcze raz oślepić? Aha, tutaj. Zobaczcie, jak oślepia, to nas cofa. Nas cofa na lewo wtedy. No już starczy, ziomek, już się nie popisuj tutaj, że umiesz walczyć. Coś ci to nie wychodzi. Dobra, wykopmy tutaj teraz szybko. No i widzicie, patrzcie, trzeba patrzeć jednak pod ziemię. Dobra, daleko też nie będę odchodził. Pa, para, pa. Gdzie to było? Dopiero 3. Trzeba tu po prostu czasu dużo poświęcić, żeby tu wszystko pochodzić i w ogóle poszukać tego, bo z tego co wiem, farmy na to nie ma niestety. Tak jak na żelazo czy diamenty. Chociaż dziwne to. Może jednak coś istnieje, a o tym nie wiem. Dziwne by było. Chodźcie, zobaczymy, czy pochodnie będą jakoś jaśniejsze. Widzę kolejny. Bam. No jest tego trochę. Tylko jak widzicie, szukamy i szukamy i szukamy. W kółko to samo. Bam. No i jak zauważyliście do tej pory, kto obejrzał, mamy tym razem dłuższy odcineczek, a dlatego
że rzadko ogólnie to nagrywam. Mam nadzieję, że jesteście z tego zadowoleni, że jest tak, a nie inaczej. Chociaż praktycznie nic nie buduję, tylko chociaż zbieram ciągle itemy. No i dlatego też chciałbym, żebyście mi w tym pomogli, bo nawet możemy razem budować, razem nagrywać to, co robimy. Kto ma chęci, to zapraszam. Czekajcie, tam byłem? Tam byłem. Dobra, to zbierzmy. Myślę, że jak to zbiorę i tamto, to będziemy chyba kończyć, bo i tak, czekajcie, ile mam jeszcze? 2 minuty? 3 minuty? Do końca właśnie mojej tej potki na korupcję. Będę musiał niestety teleportować się. No szkoda tak marnować teraz. Nie no, 40-minutowy filmiku raczej nie zrobimy. O. Dobra, to mamy. Tu jeszcze 30 sekund niestety. No dobra, to jeszcze zabijemy za ten czas jednego ptaka. A widzicie, na każdym biomie te ptaki niczym się praktycznie różnią poza kolorem. No i co oni, kurczę, wołają? Przyjaciół czy co? Bo zobaczcie, jednego zabijam, drugi przylazł. Ała. O. I trzeba tak naokoło biegać. Serio? Oni się trzymają razem czy co? Z tym w ogóle nie chciałem walczyć. Dobrze, że przez nie można tak przechodzić, patrzcie. Bo wtedy o, on się odwraca w tą, ty idziesz w tamtą. I tak szybko. Zobaczcie, dzięki temu mamy 60 Luminate i 37 Corruption. Jak to się w ogóle zwie? Dobra, nie wiem. Coś tam Corruption w każdym razie. Aż wam powiem. Może to będzie tutaj wyświetlone. A, Corruption Dust. To jest dust. Proszek. Dobra, idziemy zebrać tamte. Tamte rzeczy. 20 sekund. Do tamtego. Tu jeszcze tak samo. I znowu kolejny ptak. Pudło. No tym razem nie trafiłeś. Dobra, poczekamy te 20 sekund. No póki jestem w wodzie, to on mi nic nie zrobi. Poczekam te 20 sekund. O, ładnie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zeszliśmy trochę dalej. Pójdę od razu na chatę. I w tej chacie... Kurczę, ten miecz mi się nawet bardzo podoba, ten niebieski kolor. Wow, co jest, zjadłem zupę. Na chacie od razu przepalimy... Nie, to nie to. To był miód. Tutaj jeszcze mamy Luminate, nawet nie widzę. Bierzemy ten miód cały. Czemu nie zabrało mi? Aha, nie mam miejsca. Pięknie. I nie mam węgla, nie? No kurczę. Kurczę, kurczę, dobra. Taki ząb muszę opróżnić trochę gratów. Która skrzynka teraz była wolna? Nice. Zobaczę, co to jest. Latarnia jakaś tam? Czekaj, tu mam 3. Coś odblokowaliśmy. Aha, czerwony dach. Dachówki. Oto. Receptę nam dał na dachówki czerwone. Mamy żółte, czerwone, niebieskie. To nawet. A te sobie może ktoś wziąć, te oto rolki. I tu jeszcze mamy jedną receptę. Dobra. Już blokowaliśmy ten item. Dust, bomba. Nie wiem, pełno tego wszystkiego. Pełno wszystkiego. Idę szybko jeszcze po węgiel, tylko który to był rząd? Ten bodajże, nie? Ten czy nie ten? Dobra, tyle chyba wystarczy. Tu mieliśmy diaksy. Dobra, to tu wkładam Luminate. Tep, 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 tep. Szybko to przepalimy. I niech się to tworzy. No i będziemy mieć z powrotem
Nowy mieczyk, tak? Może zrobimy dla kogoś też od razu EQ jakieś? Nie wiem. W każdym razie miecze. Miecze zrobię, bo są, mi się wydaje, ważniejsze. Chociaż nie. EQ jest ważniejszy niż miecz. Miecz można wziąć na przykład ten, o, diamentowy. No dobra, no i tym kończę odcineczek. Mam nadzieję, że wam jako tako się podobało. I zapraszam na kolejny, tylko nie wiem co tu zrobić. Czy mam zebrać najpierw itemy i potem coś pobudować? Czy dalej mam chodzić i zbierać te itemy i coś gadać, bo nie wiem. Bo w tym momencie... wszystko co było możliwe chyba w tym Creativerse to zrobiliśmy. Oprócz tego, że można odblokować różnego rodzaju itemy. Tylko co ja tu widzę? Tylko jakieś budowanie, rozbudowanie tego właśnie serwera. I tak jak mówiłem, magazyny, jakoś to wszystko urozmaicić. No i chyba by było na tyle z tego Creativerse. Bo patrzcie, grę... Gra nie ma nic, żadnego takiego... żadnej takiej historii, nie? Że tam coś się przechodzi. Byliśmy w świecie w tamtym, drugim, trzecim. Kto oglądał, to wie o co chodzi. No i to chyba... Teraz tylko pozostało zbierać itemki. I ten... Budować! Jak wspomniałem. Nie wiem dlaczego ten teleport tak długo trwa. Jakby ktoś mi coś przestawił. Przecież on tu zaraz znajduje się obok mojego domu. Tutaj miałem zrobić jeszcze farmę. Dobra, ja to sobie zasieję. A tymczasem trzymajcie się i zapraszam na kolejny. Może już wkrótce. Cześć. Piszcie właśnie jeszcze swoje propozycje co do tych odcinków. Cześć.